jesteśmy w lesie gospodarczym, w lesie, który został posadzony ludzką ręką około 14 lat temu, drzewa już wysokie. Jak wspominałem w poprzednim materiale, las nie rośnie sam. Żeby on lepiej rósł, no musimy mu pomóc. Chciałbym pokazać, jak nie należy pielęgnować lasu, jak należy, na co zwracać uwagę, żeby po prostu nie włożyć zbytecznej pracy w coś, co jest niepotrzebne. Tu przy tym drzewie zostały obcięte gałązki przy pomocy siekiery. Jak wspominałem też ostatnio, żeby te sęki się zalały drewnem, one muszą być przycięte równo z powierzchnią kory. Ja specjalnie do tego celu przywiozłem, żeby Państwu pokazać ręczną piłkę. W normalnych warunkach powinno się to robić przy pomocy piły spalinowej, no bo to są prace ciężkie i czasochłonne, ale chodzi o to, żeby rana po wyciętej gałązce, żeby była równa. Jak przyjedziemy do lasu za 2-3 lata, to już pewnie nie będzie jej widać, a to drzewo powinno zostać do końca w lesie, czyli jakieś 80 lat do wieku wyrębu. I w takim lesie gospodarczym skupiamy się na formowaniu drzew, które docelowo mają zostać w lesie. To, co widzimy na ziemi, to leżą drzewka, które zostały wycięte w związku z prowadzonym czyszczeniem, to jest, przeprowadziliśmy czyszczenie późne. I one stanowią tak zwany użytek międzyrębny. To znaczy, że można je wykorzystać na przykład do celów opałowych. Nic się nie stanie, jeżeli na przykład właściciel rozdrobni je i zostawi w lesie, gdyż no, lasu się nie nawozi i ta materia organiczna, która została w lesie, ona dostarczy składniki pokarmowe dla drzew. Radzę też właścicielom, że na przykład jeżeli las jest przy drodze, żeby zostawiać te drzewa, choćby z tego względu, na co zwracaliśmy uwagę w ostatnim materiale, żeby na przykład nie wyrzucali, żeby ktoś nie wyrzucał śmieci do lasu, no bo wtedy się będzie potykało suche drzewka. Też rozmawialiśmy o tym, jest to las gospodarczy i wycinanie drzew nie jest żadnym niszczeniem przyrody w tym przypadku. Nie mówimy o drzewach cennych przyrodniczo, które mają wartość przyrodniczą. Natomiast tutaj to jest las posadzony, las sztuczny i nam zależy na tym, żeby osiągnąć jak najlepszy materiał, jak najlepszy surowiec. I jeżeli zostawilibyśmy te drzewka tak, jak zostały posadzone, no to niestety one będą długie, wybujałe i tak czy siak w procesie naturalnego wydzielania drzewa będą schły i efekt będzie odwrotny od zamierzonego. Natomiast nie mylmy zabiegów prowadzonych w lesie z ochroną przyrody czy z działaniami, które by wręcz niszczyły tą przyrodę. I znowu może się nasuwać jakieś pytanie, no co oni zrobili, niszczą drzewa, wycinają. One są wycięte po to, żeby ułatwić sobie pracę w przyszłości, bo jest to dosyć spory kompleks. Tutaj to jest ponad 5 hektarów lasu i po to, żeby jak drzewa będą rosły, żeby osoby, które będą wycinały drzewa, tak jak wspominaliśmy, te krzywe, które mają ściśnięte korony, żeby była mniejsza odległość przenoszenia na środek transportu, na przykład na przyczepę ciągnika. Tunel nazywa się szlakiem zrywkowym i takie szlaki powinno się robić co około 50 metrów, po to, żeby w jedną stronę było w granicach 20-20 paru metrów i w drugą stronę, żeby nosić. Ten las ma długość około, możemy mieć 300 metrów. No to co najmniej 3-4 szlaki powinny być wykonane po to, żeby ułatwić sobie pracę. I tak jak w przypadku wycinania drzew z rzędów, to drewno jest do wykorzystania, na pewno te grubsze, do wykorzystania na cele opałowe jako użytki międzyrębne. Natomiast cienkie gałązki czy czubki, no to one za 2-3 lata nie będzie śladu, że w ogóle coś było. Dlaczego na przykład tu rośnie brzoza, tu rośnie sosna,
Z czego to wynika? Czy to było widzimisię właściciela? Otóż to nie do końca było widzimisię właściciela, bo ten las był sadzony w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, w którym plan zalesienia ustala nadleśniczy, czyli lasy państwowe, kierując się wymaganiami drzew w stosunku do gleby. Idea jest taka, że zalesieniom podlegają grunty słabe. Są to grunty 5-6 klasy, a sosna i brzoza to są drzewa, które mają najmniejsze wymagania i one sobie poradzą w sytuacji, kiedy nie ma dużo substancji odżywczych w glebie. Dlaczego pas brzozy jeszcze został zaprojektowany przy drodze? Gatunki liściaste chronią też przed potencjalnym zaproszeniem, przed przedostaniem się ognia w przypadku zaproszenia. Poza tym jest można powiedzieć biblia leśnika, którą są zasady hodowli lasu, które mówią, że na siedlisku boru świeżego, już teraz będę operował fachowymi nazwami, na siedlisku boru świeżego powinny być przynajmniej 60% sosny, reszta czy 70%, reszta to są domieszki i wskazana jest konkretnie brzoza plus inne tam w dalszej części była olcha, z kolei olcha lubi rosnąć w warunkach, gdzie jest więcej wody. Dlatego leśnik, ustalając plan zalesienia, musi też zobaczyć, co na gruncie się znajduje przed zalesieniem, żeby dobrać odpowiedni skład gatunkowy. I to cała filozofia.